To może zacznijmy od tego, żeby Pani nam powiedziała parę słów o swoim domu rodzinnym. Mój dom rodzinny to Łukaszewo. Mała resztówka z pochodzenia jeszcze z poprzednich pokoleń, od Jaraczewskich odkupiona. W 1903 roku kupił go mój dziadek i babcia, które przekazali memu ojcu. Następnie przeszło na mnie i w następnym pokoleniu mój syn już z wyższym wykształceniem rolniczym przejął to gospodarstwo. Mój ojciec późno się ożenił, dlatego dzieci były małe. Kiedy przyszł rok 1939, myśmy byli mali, to znaczy brat miał 5 lat, ja miałam 3,5, młodszy miał 8 miesięcy. Nikt nie spodziewał się, że będzie wysiedlenie, nikt nie sądził. Z tym, że kilka dni przed zabraniem nas do obozu przesiedleńczego w Cerekwicy, tych obozu internowanych, mój ojciec został wezwany na policję do Jaraczewa. Zgłosił się, tam już był właściciel Karolewa, to jest koło dużego bardzo gospodarstwa, to znaczy majątku w Kooborku. I on już siedział na boku. Mój ojciec przyszedł jako drugi i kiedy okazało się, że jest zameldowany tu w gminie Jaraczewo, a nie jest zameldowany w gminie Borek, bo w gminie Borek jeszcze dzierżawił gospodarstwo swojej siostry i dlatego go wzięli jako należącego do powiatu gostyńskiego. Ale okazało się, że jest zameldowany w Jaraczewie i wypuszczono go. A za chwilę potem w kajdankach wyprowadzono już właściciela Karolewa, barona von Grewe, i zawieziono go do Gostynia, do ratusza. W następnym dniu został już rozstrzelany wśród 30 innych Polaków. Głównie około 9-10 było z powstania wielkopolskiego, reszta było posiadaczy dużych gospodarstw rolnych albo majątków, albo jakichś właścicieli ziemskich. I to się rozniosło dosyć szybko, ale trudno, że jak przyszło, to już potem ludzie zaczęli mówić, że rozstrzelano na Borku, rozstrzelano w Książu, rozstrzelano w Śremie. Co będzie w Jarocinie, nie wiadomo. I przyszedł dzień 26 października. To był czwartek, jak zawsze mama mówiła. I przed południem wjeżdża bryczka. Na bryczce jest Fischer von Mollard z góry w czarnym mundurze esesmańskim. Wszedł do domu i powiedział: proszę się ubrać, wy zostajecie wysiedleni na 3 dni do obozu, do Cerekwicy, tam do zakładu. Nie mówił nic o obozie, nie wspominał nic, tylko na 3 dni, po 3 dniach wracacie do domu. Zwrócił się jeszcze do moich rodziców, że jeżeli posiadają biżuterię o kosztowności, jakieś srebra czy coś, to proszę dać mi na przechowanie, jak wrócicie, ja wam oddam. No i bo w Cerekwicy wam wszystko odbiorą. Pieniądze chciał, no ale zanim chwilę zanim wtoczył się wóz na obręczach żelaznych, tak zwana hela, i na tej heli był snopek słomy, po tym jak się okazało, żeby dzieci mogły na nim usiąść. I dwóch policjantów na rowerach z karabinami. I dał 20 minut na ubranie się, spakowanie,
spakować wolno było tylko jedną zmianę bielizny, koc, coś jeszcze do nakrycia można było wziąć i kazał jedzenie zabrać. Na 3 dni co najmniej sobie wziąć jedzenia z domu. To pozwolił. I potem wyprowadził, policjanci wyprowadzili z domu nas. Siedliśmy na wóz, dzieci siedły na tej słomie, jak wspomniałam, na tej heli, a 2 policjantów z karabinami jechało za nami do Cerekwicy. Fischer von Molat następnym wozem pojechał do innych, inny transport szykować. My zajeżdżamy do Cerekwicy, tam czekają na nas SS-mani, mężczyzn biorą i całkowitą rewizję, ale to całkowitą. Odbierają pieniądze, pierścionki, cokolwiek miało jakąś wartość. Na rodzinę zostawiają jeden nóż. To jest wszystko. A kobiety, były 2 też SS w czarnych mundurach. Kobiety przeszukiwały, kobiety plus bagaże. I cokolwiek było, wszystko odebrano. Także przecież tam w obozie odebrano bardzo dużo pieniędzy, dużo kosztowności. Także wszystkim to robiono. Rewizje. Kobiety zostały wprowadzone do góry na piętro. Tam była dawna sypialnia tych chłopaków z poprawczaka, bo trzeba zaznaczyć, że w Cerekwicy znajdował się duży zakład poprawczy, który Polak Czapski oddał na część ziemi, bo część rozprzedał Niemcom naturalnie większość, bo Niemcy mieli bardzo dogodne warunki do kupowania ziemi w czasie zaborów pruskiego, a w Cerekwicy jest bardzo dobra ziemia. Więc na tą bardzo dobrą ziemię było dużo chętnych i dlatego w Cerekwicy było dużo gospodarstw poniemieckich. A Czapski za pewną ilość, tam ileś hektarów zapisał właśnie na ten zakład poprawczy dla źle prowadzących się chłopców. I ten zakład był otoczony dużym murem, ogrodzony, plus tam zabudowania gospodarcze, a nas umieszczono w tym pałacu dawniejszym, bo Czapski już nie żył przecież. Umieszczono nas i tam chłopacy mieli do góry sypialnię, a na dole była kaplica i też duże pomieszczenie, gdzie mężczyźni byli i chłopcy powyżej 12 lat. Jak tam wyglądało życie w tej chwili? Życie było... Bo ile to trwało? To przecież to... 6 tygodni. 6 równe tygodni trwało ten obóz przesiedleńczy, tak zwanych internowanych. Całym kierownikiem tego obozu był Austriak Negier się nazywał. On kilka lat temu był w Cerekwicy i odwiedził ten Cerekwice, ten zakład, obszedł sobie cały z synem, ale tam nie było nikogo, kto był w tym obozie. Nie miał, nikt nic nie powiedział. Jak ja się to dowiedziałam i pojechałam tam, ale już tam on był jeden dzień i wyjechał. Także, że mnie nic nie powiadomiono, to znaczy nie miał kto powiadomić, bo w ogóle nie było o tym mowy. No więc on w dalszym, i on powiedział, przyznał się, że on tu prowadził zakład. W tym zakładzie prowadził obóz przesiedleńczy tych internowanych z całego powiatu jarocińskiego. Było nas trochę więcej niż 250. Ile więcej? Trudno powiedzieć, bo nie wszyscy są wypisani.
w tym spisie niemieckim, są trochę wpisani w tym spisie polskim, no ale potem okazało się, że jeszcze tam były dodatkowe osoby, ale z 251 osób nas wywieziono, trzymano w Cerekwicy. Ciasnota była straszna. Nie to dość, że tam na tych łóżkach część, ale większość na siennikach, a na dole w ogóle nie było żadnych sienników, nic, tylko garstki słomy. I na tych garstkach słomy przez 6 tygodni po prostu ludzie spali. Ale to pani zna właściwie wszystko z opowiadań, czy pani ma jakieś własne wspomnienia, jakieś migawki, które pani zostały? Więc trudno mi rozdzielić, co jest moje, a co jest opowiadania mamy i ojca. Dużo rzeczy mało, po prostu się nie wspominało za dużo, żeby nie przerażać, bo przerażenie tak samo było już tu na miejscu, kiedy zjawili się policjanci. Tam jak przeszukiwano nas, to większość płakała. Starsi starali się, żeby nie płakać, ale dzieci płakały. I wyżywienie było bardzo słabe. Bo była rano czarna kawa, kawałek chleba, na obiad była zupa z ziemniaków, z brukwi. Jak mówiono dawniej, to była albo woda z ziemniakami, albo ziemniaki z wodą. Nie było żadnych dodatków. To, co ktoś przywiózł niby na 3 dni, to w krótkim czasie się to skończyło, a resztę to było zamknięty. Pilnowało nas tam przy bramie. Była taka wartownia, bo to było murowane. 2 Niemców było tam z bronią. Także wyjść nie szło. No warunki były ciężkie. Największe to była ciasnota, brak wyżywienia i nie wiadomo, co dalej będzie. Nikt nie wiedział, co z nami będzie. Wiadomo było, że w Gostyniu, w Lesznie, w Poniecu, tu w Śremie, w Kurniku, tu blisko 15 km od nas w Książu, wszystkich tych rozstrzelano. Różnie to wyglądało. I to za nic. I to postrzelano na postrach, żeby postrach dla ludzi. Tym więcej, że wiele żon, to znaczy 15 konkretnie, czy 16, było żon, którzy ich mężowie byli zakładnikami w Jarocinie w więzieniu, bo Jarocin miał swoje więzienie, dziś go nie ma. I tych, jak w połowie listopada tych mężów przywieźli do Cerekwicy, to oni żonom powiedzieli, że byli już w lesie, wyprowadzono tych 15, kazano im wykopać dół. Oni wykopali i przyjeżdża na motorze ktoś, dość wysoką rangą. Wstrzymano robotę, trzymano ich w dalszym ciągu. Ten ktoś odjechał, jeszcze tam ktoś odjechał i pojechano jeszcze raz do starostwa dowiedzieć się, co z nimi zrobić, czy rozstrzelać, czy nie, bo był zakaz rozstrzelania z Berlina przyszedł. A przywiózł go niemiecki pastor, King się nazywał. Pojechał do Berlina, tam wszystko załatwił i przywiózł, żeby więcej nie rozstrzelano. I kto to załatwiał, kto, trudno powiedzieć. A ty jak w tym wszystkim, który rocznik był ojciec, ile miał lat? W ten czas miał mój ojciec powyżej 50 lat. I dlatego nie poszedł na wojnę, bo brano mężczyzn do lat 40 na wojnę. A był, miał powyżej 50 i dlatego nie poszedł na wojnę. I jak wychodziliśmy z domu, no to mama miała 8-miesięcznego syna w ten czas. Na ręku syna, w torbie jego rzeczy, a tata miał walizkę. No nic więcej nie mogli wziąć. I 2 małych dzieci jeszcze, bo 3 nas była. A jak w tej Cerekwicy ludzie sobie dawali radę? No, jak 6 tygodni to jest jednak trochę czasu, no to musieli czymś ten czas zajmować. Więc opowiadaniem.
Starsze dzieci, mające 16, tam 17 lat, już takie, które chodziły do gimnazjum, musiały się zajmować młodszymi dziećmi. Bawić się z nimi, tam, no, bo oni, Niemcy, się nie za dużo nie interesowali. Więc oni opowiadać im, uczyć jakiś piosenek, no czymś zająć się, bo jak wyszły dzieci na dwór, to chciały biegać, a nie wolno było 10 metrów dojść do muru, bo inaczej byłby już zastrzelony. Także że to było na jedno z tych, że 10 metrów od muru musiał każdy być. Poza tym były dwa apele, rano i wieczorem, na który sprawdzano obecność. Codziennie były zmiany zakładników, a głównie tym wszystkim musiał się zająć hrabia Czarnecki z Ruska. Był to człowiek wykształcony, pięknie mówił po niemiecku, tak samo piękną polszczyzną. Także on mógł się tylko pozrozumieć z Niemcami. Nie wolno nikomu było, choć umiał po niemiecku, jak mój ojciec czy mama, to znali niemiecki, bo byli, po prostu chodzili do szkoły niemieckiej. Oni nie mogli się zwrócić do Niemców. Tylko musieli, jedyna osoba, która mogła się zwrócić do kierownictwa obozu, to był Czarnecki z Ruska. Zygmunt Czarnecki z Ruska. I on miał nadzór nad wszystkimi. A ojciec coś opowiadał, albo matka potem jeszcze o tym obozie, jakieś sceny, które by utkwiły im w pamięci? Czy... Tak, powiem za chwilę może. Jeszcze powiem to, że w obozie chciano jakoś coś zdobyć, czy co. No to tam chciano przekupić, tam było jeszcze parę tych którzy wychowanków. No to żeby trochę mleka, czy coś, no tam, żeby coś zdobyć dla tych dzieci głównie. Bo owszem, maleńkie dzieci dostały bardzo małą ilość mleka, ale takiego odtłuszczonego już. Także, że to było. Poza tym do kuchni szły zawsze takie dziewczynki, które no, gimnazjalistki, licealistki czy coś, to obierały te ziemniaki. A tak poza tym to ten. Poza tym prowadzono dyskusje, opowiadano o świecie, bo dużo było takich, którzy podróżowali po świecie, to opowiadali, żeby czymś zająć. Bo najgorsze właśnie to, że zajęcia nie mieli żadnego. Do pracy ich nie brano, tylko czekano na ten transport, którego nie mogli zorganizować. I dlatego to trwało 6 tygodni. I jak se tylko ten transport zorganizowano, to po prostu nas wywieziono. Ale nim nas wywieziono, jeszcze chciałam powiedzieć, że tam w Cerekwicy na przykład jakaś ktoś przyniósł tam coś, chciał dać koc czy coś. No to taka pani, której nie chcieli odebrać, nauczycielka, to ona tam dosyć trochę po niemieckim nie umiała i tam czarować zaczęła tych. Wzięli, zamknęli ją w piwnicy i powiedzieli, będzie tak samo zakładnikiem. Ja nie pamiętam tej nauczycielki nazwiska. No to tyle tylko, że tam jeszcze był taki miejscowy Niemiec, który miał też nadzór nad wszystkimi takimi, miał dostęp do wszystkiego. Takim służącą był i ona przez okno zobaczyła go i zawołała. On popatrzył na nią, znał bardzo dobrze, no i poszedł do tych Niemców i ci Niemcy ją wypuścili. Bo tak to by była tak samo zaaresztowana. Bo na przykład jak miał ktoś guwernantkę, to też zabrano ją do obozu. Konopińska miała dwie siostrzenice u siebie, oprócz swoich dwóch córek, też zabrano do obozu. A Konopiński, jego nie, bo się ukrywał. Bo to był profesor znany, organizował PWK, kiedyś tą wystawę przedwojenną,
On prowadził całe na Uniwersytecie Poznańskim Wydział Rolny. Był świetnym zootechnikiem. Po wojnie on pracował w Wrocławiu jako też zootechnik, profesor zootechniki. A niech Pani jeszcze, czy już Pani powiedziała, czy jeszcze nie? To, co jakieś wspomnienie ojca, bo mówiła Pani, że ojciec coś tam opowiadał o tej cegiełce. To znaczy, w jakim sensie Pan chciał... No jakieś sceny, które właśnie warto, takie no z życia w tej cegiełce, czy coś jeszcze... Nigdy nie było tam sprzeczek. To wszyscy podkreślali. Ugryźli się nieraz w język. Nieraz po prostu nie było, żeby tylko nie było żadnych nieporozumień. Między ludźmi będącymi uwięzionymi nie było żadnych niesnasek, nieporozumień. Pod tym względem to każdy o to dbał. Poza tym kobiety sprzątały. Same sprzątały, więc nierzadko było pani hrabina ze szczotką, z miotłą, czy tam odkurzała, czy wycierała podłogę. Zdrowie ludzi. Zdrowie dwóch chorych było. Jeden miał żółtaczkę, no to tam odcereperowano go. I drugi jeszcze też tam jakoś chorował, ale jakiś niemiecki lekarz przyjechał, bo oprócz tego, że tu były ci zakładnicy, właściciele, to gospodarstw, tych majątków, to jeszcze był lekarz, dyrektor szpitala Jarocińskiego. No ale on nie miał żadnych leków. Także, że ten, ale on, ten ktoś wyzdrowiał. Także nikt nie zmarł w cerekwicy, nikogo nie rozstrzelano. Wszystko po prostu podporządkowywało się, bo wszyscy mieli to na uwadze, że kilka dni wcześniej rozstrzelano tyle ludzi, jak w Gostyniu czy w Lesznie, co wspominałam, tych zakładników. Pociecha religijna? Ksiądz nie wolno. Ksiądz nie miał wstępu. To ktoś tam prosił, to nie miał wstępu. Jeden z tych takich chłopaków, ministrantów, z tych zakładników, z tych uwięzionych, chciał dostać się do kościoła, żeby na mszę świętą, i to rodzice mu nie pozwolili. Rodzice nie pozwolili w żaden sposób, żeby się wydostał poza mur. Bo mówi, oni będą rozstrzelani. Ty będziesz w kościele, a my będziemy rozstrzelani w tym czasie. I to byli morawscy. Ten chłopak jeden. Dla niego zorganizowano taką książeczkę. Ktoś tam miał po prostu tak zwaną suchą mszę, że czytał i on musiał odpowiadać, i ten, bo był ministrantem, ale to tylko taka prywatna, żeby po prostu tego chłopaka rozładować emocjonalnie. Także posługi religijnej księdza nie wpuszczono. W żadnym wypadku. 9 grudnia, 8 wiadomo było na wieczór, że wszyscy się mają przygotować do wyjazdu. Od samego rana psy szczekały, samochód ciężarowy podjechał później też autobus, że matki mogły zjąć do autobusu z dziećmi małymi, ale moja mama nie siadła. Rodzice ustalili tak, jedziemy, bo mężczyznom nie było tam wolno siadać, jedziesz razem na ciężarówce i będzie wiadomo, gdzie nas rozdzielą i co się z nami stanie. Do końca, bo nikt nie wiedział dokąd. Okazało się, że przez Wojciechów, tutaj Jaraczew, jechaliśmy do Jarocina. I dlatego moi rodzice się spakowali i mówi, jako pierwsi jedziemy. Żeby nie było ten. I zaraz rodzice wyszli z nami i do tego ciężarowego samochodu. Padał w ten czas deszcz ze śniegiem. Zimno było. No ale tak jak zadecydowali rodzice, tak było. Że jechaliśmy z tym, że na tyle samochodu był żołnierz i z karabinem. Gdyby ktoś wyskoczył czy coś, jak się zwolniło na przykład na przejeździe kolejowym, to strzał wypadł. Dojeżdżamy, zajechaliśmy do Jarocina,
z pociąg stał na bocznicy. Z Jarocina już pędzono ludzi z tych, którzy byli w tym u franciszkanów. Potem była cała masa u tych w sali gimnastycznej, to jest sala gimnastyczna tu w mieście, tam i to wszystkich jeszcze z domów zabierano. Samochód kilkakrotnie musiał obracać, wracać do tym. I bardzo dobrze, że siedli rodzice wcześniej, bo jeszcze było tak, nie było nerwowo. Im się dłużej było, tym było gorzej. Zaczęli bić kolbami, znaczy Niemcy. Jakby ktoś tam, któraś z kobiet nie mogła, no bo w różnym wieku były, wsiąść czy coś, to kolbą dostała. Chcieli paczki zabrać, to zostawili, ludzie zostawiali, bo ci uderzali ich. No więc zostawili wszystko, nieraz ten mały pakunek, a jeszcze zostawiono. W Jarocinie na przykład opowiadano, jak właścicielowi Śmiełowa, tam gdzie jest teraz ten muzeum, szedł, to człowiek w wieku tam 70 paru lat, 5, szedł i miał pelisę bardzo ładną, elegancką. Jeden z Niemców podszedł zdjąć. Poszedł w marynarce dalej. I tak już wyjechał. Opowiadała mi sama zapomniałam nazwiska. Z Brzustowa. Oni dzierżawili Brzustowo. A ten jej brat był jakimś czasem tym wicepremierem. Zapomniałam. Ale przypomnę sobie to nazwisko, to jeszcze powiem. Jako dwie dziewczyny, takie 16-17-letnie, przyszli ich wysiedlać, było u nich wojsko w Brzustowie, ale oni dzierżawili to od księcia Jarocina. I dzierżawili, ale z tym wojskiem dobrze im się układało, w tym wojsku, jak tam byli. I przyszli ich wywozić, więc ci wojskowi tam dosyć z tymi rozmawiali, że bardzo dobrze się z nimi układa, że i oni mogli wszystko z szafy wziąć. Więc te dziewczyny nic, tylko taki koszyk był do rzeczy, jak to jest, wszystko z szafy, tu swoje rzeczy, pełniutki koszyk chwyciły, uniesiemy. I to ten, i wzięły do Cerekwicy, miały w czym chodzić, miały ten, i przyszło teraz do Jarocina. W Jarocinie na peronie stał Fischer Molat z góry. Patrzy na nie, kazał się zatrzymać, usiadł na tym koszyku, wsiadać. Koszyk pojedzie następnym pociągiem. Już nigdy do Poczna nie dojechał. Czyli kradzież na każdym kroku? Tak, tak. Na każdym kroku było widać, że co mogli, to zabrali. Co było no, w Cerekwicy, jak ten, no co było, tylko co jakąś zegarki zabrali. Jeden zegarek zostawiali na rodzinę, jeden nóż na rodzinę. No co było, tylko może jakąkolwiek wartość miało, to wszystko zabierano. Także, że wszystkie ze wszystkiego ozdowscy. Ozdowska o tym, co ja mówię w Brzustowie. Niech sobie pan zapisze. Ozdowscy. I to Ozdowska Ozdowskim zabrał tym córkom ten Fischer von Malar ten koszyk z rzeczy. Także jak zajechały tam, to nie miały nic, tylko to, co na sobie. Bo wszystko w tym koszyku. A sam transport jak wyglądał? Transport był tyle, ile mogli tylko upchnąć. 22 wagony, 1000 przeszło ludzi, 1200 przeszło ludzi, także naściskane, pociąg, no ubikacja, ta, jeszcze były cztery paczkarki też, tam w tych paczkarkach, tu jeszcze było coś tam ogrzewania, no ale nie było nic do picia. To było cały problem, że na stacjach choć stawali, pociąg stawał, w Łodzi stał, bo 3 dni jechaliśmy do Poczna.
w Łodzi stał. No nie było do picia, żeby ktoś podał. Czy coś, to było bardzo ciężko, żeby ten, bo no tego chleba też na drogę nie dali nikomu. Kończyło się ta ostatnia kolacja i fiu potem. Także, że było naprawdę pod tym względem, to było ciężko. No i w Opocznie otwarto wagony, jak zaczęło świtać, otwarto i szukajcie sobie mieszkania i szukajcie pracy i tu żyjcie. No i każdy gdzieś szedł i szukał tej pracy, mieszkania przede wszystkim. No myśmy trafili akurat do Kunic, bo tata mówi, jesteśmy ze wsi, to lepiej iść na wieś. Na przykład, gdy był ktoś tam znajomy, no to rzeźnictwo, no to szedł już gdzieś do masarni, żeby pomóc, żeby po prostu jakoś te parę złotych zarobić na ten chleb, żeby coś z tych... No i ludzie się angażowali do pracy, zwłaszcza młodzi. Tu sąsiad naftyński, bo tu takie było duże też gospodarstwo, no to poszedł do Drzewicy i tam był takim trochę tłumaczem, ale pracownikiem, ale jak coś tam chodziło, to on tłumaczył. Poznał bardzo dobrze, pochodził z Pomorza, on to kupił, więc tych ludzi starszych to po prostu ratowało to, że umieli się rozmówić z Niemcami, a tam znali rosyjski, a nie niemiecki. Więc to była ta różnica, że jak ktoś komuś coś przetłumaczyć, czy coś, to tylko z tych, co przyjechali, to oni umieją niemiecki. No dobrze, a niech mi pani jeszcze powie, bo nie dopytałem. Ojciec miał 50 parę lat, jak wojna wybuchła. Tak. A co było z nim w czasie pierwszej wojny? To już był też dorosły. Był w wojsku niemieckim. No i tam coś sobie zrobił w rękę i wrócił zaraz do domu. A tu moja babcia nawet kogoś ukrywała z rodziny, żeby nie poszedł do wojska. Nie, bo wiadomo było, jak abostu. Stąd szli wszystko na granicę francuską. A na przykład po wojnie to jeszcze nauczyciele, jest taka broszura, ale ja już nie pamiętam, kto ją napisał, Bartek Zwycięzca. Pamięta ją pan? Bo ci moi wnukowie już nie. Oni tego nie znają. Jak im kiedyś opowiadali, to oni się uśmiechnęli, że Bartek Zwycięzca. Ja mówię, to było, bo Polak na Polaka. Tam była błękitna armia, mówię, we Francji. A szli ludzie w mundurach niemieckich i strzelali do Polaków, którzy byli do tej błękitnej armii. Ja na przykład kiedyś tutaj, bo teraz ten pomnik jest rozebrany, bo będzie nowy, nie wytrzymałam i powiedziałam tak, bo chodzę tam pod ten pomnik, jak na te uroczystości wszystkie, to staram się być, no bo ci, którzy przeżyli wojnę i wiedzą, co to znaczy, to też na to inaczej patrzą. I mówię do trochę takich władz miejscowych, no tak, tylko że my mamy na pomniku tych Polaków, którzy strzelali i do Polaków w mundurze niemieckim, i tych, którzy byli zastrzeleni przez innych, i czcimy wszystkich. Już tam nie mówię o wyznaniach, bo wyznanie to tam nie jest ważne, kto jakiego Boga chwali, bo zawsze jakiegoś chwali. Ale tych, którzy w mundurach niemieckich byli pochowani, i czcimy ich, i czcimy tych, którzy polegli zabici przez Rosjan, bo ten rejestr był też wypisany. I co ja słyszę teraz, te całe tablice zostaną do Izby Pamięci przeniesione, a teraz się znajdzie bez niczego. Jednak to jakoś, nie wiem dlaczego tak zrobią, ale ja się nie chcę w to mieszać. Duże to było gospodarstwo. Parcelacji z Kukówka była siostra mego ojca, ta, która studiowała na Sorbonie, kupiła mająteczek, to znaczy też resztówkę. 100 hektarów i to wszystko mój ojciec jedno i drugie gospodarzył. I
Tam to jest na siostrę ojca, która już też nie żyje, a to przeszło na dzieci. A ile teraz jest? W tej chwili jest 54 hektary. Tak mniej więcej jak ten, zmieniło się tam minimalnie. A 25 hektarów, które ojciec dokupił, to wziął brat. A jak tam się żyło w tym Opocznie, jak ojciec sobie dał radę? No ojciec sobie jakoś musiał dawać radę, bo i po prostu umiał i zabić świnie, i umiał zawjechać, wjechać, bo musiało każde jak takie coś, to musiało być zawiezione do na policję, oni odstemplowali tam te wszystkie bezukrzajny, czy tam jakieś te podziały, no to wszystko on umiał załatwić, bo wszędzie po niemiecku ten znał się i wszędzie po niemiecku to załatwił, no tak od mała do wiela po trochu jakoś się żyło. No ale ledwo tylko Rosjanie mieli wejść, to tylko się czekało, już wyjechał tam stamtąd, że już po drodze jedziemy tym razem z wojskiem do domu. No bo tu wiedział, że tu ma. No a tam... I tu mu władza ludowa nie zabrała? Nie, bo nie przekroczyło 100 hektarów. Od 100 hektarów zwyż, na przykład ta siostra ojca miała zabrane. Bo przeszło 100 hektarów, 103 hektary miał. A tu nie było 100 hektarów, Naftyński też nie miał 100 hektarów, też wrócił, tylko oni nie mieli dzieci. I pomarli i już tego po prostu ta wdowa rozprzedała to. A jakie są sytuacje związane z tym, z tą historią, które pani jako dziecko pamięta, jako swoje na pewno wspomnienie, a nie tylko z relacji? No bo potem jak już pani tam... Jak się wojna kończyła, to już miała pani 8 lat. No to coś... Tak, to ja już chodziłam do szkoły, umiałam czytać i pisać. To znaczy, względnie, o. Względnie umiałam czytać, względnie umiałam pisać. Jak tutaj przyszłam do szkoły, to ja bym nie wiedzieli mnie, do której klasy posadzić na początek. No bo mała ten, a czytać i litery uczyli się. Bo tu nie było nauki w tym. Tylko kto ten, a tam była. Nauka, że chodziliśmy tam do szkoły i uczyliśmy się, że to było takie, no nie taka szkoła jak dziś, ale uczyć się czytać i każdy z rodziców dbał o to, żeby litery dziecko poznało, żeby umiało czytać, żeby coś wiedziało w razie czego, no bo wie pan, także, że tam do szkoły chodziliśmy. A jak tam do kościele, tam były kościoły otwarte. Winowłodzów wiem, że brat był w pierwszej komunii świętej. Także ja dopiero tu szłam w Jaraczewie, a tam brat już szedł Winowłodzu do komunii świętej. A jak wyglądał powrót? Co tu, jak wyglądało gospodarstwo po powrocie? Czy tam... Getner to jak wyjeżdżał, to powiedział, żeby wszystko tu tak zostało, bo Łuczak zaraz wróci. Kto tak powiedział? Ten, który tu mieszkał, Niemiec. Bo Łuczak zaraz tu wróci. No ale było rozkradzione. Nic nie było. Meble, nie meble. Porozkradali. Kto? No ludzie i Niemiec powywoził, pozamieszał, bo było przy tych rugach tak zwanych. Jak mu się wychodził gdzieś, spodobała jakaś tam coś, mebel, no to kazał do siebie tu przywieźć. No przyjechał właściciel i mówi, to jest moje, no jak moje jest, no to bierz. No to tak było. Bo dużo było tu z tych okolic, te rugi tak zwane, wyrzucane z jednego miejsca na drugi, bo za każdym razem, kiedy się przenosił rodzina z jednego miejsca na drugi, to część swojego majątku zawsze zostawiała, bo szła na gorsze. To nigdy nie szło się na lepsze, tylko na gorsze. Bo u nas to gorsze od razu zostało zrobione, o, zostawione. A jakie były najgorsze momenty w czasie tego, to co pani może powiedzieć o tych latach właśnie wojennych? Co było, jakie były takie najgorsze przeżycia, które zostały, czy w pani pamięci, czy w rodziny pamięci? No to najwięcej mnie zostało już lat jako dziecko. W Winowłodzu były te robione okopy. Ja nie zapomnę, jak siedzieliśmy w okopach i takie na niebie było widać takie krzyżyki, coś błyszczące. A
ktoś się odzywa, Boże drogi, ile tych samolotów leci. Ja tak patrzę, no tak, to jest taki jak gdyby samolot. Nie wiem, czy to mama, czy tata, tata nie wiem, bo to chyba z nami nie był, bo mężczyźni zawsze w pracy, ale w tych okopach myśmy siedzieli i takie tam do Inowłodza przyszło wojsko niemieckie. Wiadomo było, że jest już most za na Pilicy, za... do wyrzucenia w powietrze uszykowany, że myśmy tam przyjechali zresztą ci żołnierze powiedzieli, możecie opuścić ten i wyjechać, bo tu będą w Inowłodzu. Bo tam by bardzo dużo okopów i przed Pilicą miałby stanąć opór, stawiać się miało Rosjanom. I możecie wyjechać do sobie tutaj w kierunku na las czy coś, no nie wiem, w każdym bądź razie, że tego konia i ten wózik jakiś tam gdzieś ojciec zdobył i wyjechaliśmy i to ratowało, bo inaczej by przed wyjechaniem z Inowłodza po prostu przed wojskiem wyjechaliśmy. I tam były walki trwały, bo na Pilicy stawiano opór niemiecki, stawiał wojsku polskiemu i rosyjskiemu. Jechaliśmy najpierw z wojskiem, potem wojsko nas zatrzymało. Z wojskiem jakim? Już polskim, polsko-rosyjskim, o. Także byli z odznakami polskimi jako Polacy, ale nad nimi byli Rosjanie. I dojeżdżamy na przykład, 2 dni czekaliśmy tam gdzieś, zatrzymano, nie pozwolono. Dla mnie szokujące było ustawienie jakieś, powiem, z 50, może, a może więcej, Niemców i Rosjanie rozstrzelali. Nie, wojsko. Czy nawet gdzieś koło 50, może ja ten krąg do dzisiaj widzę jeszcze i mój ojciec się odzywa i prosi, że dzieci są, żeby na to nie patrzyły, że może my odjedziemy choć kawałek, żeby ten. No więc w końcu ten oficer machnął ręką i wskazał, że mamy jechać. A tam za chwilę ta. I nie wiem, to mama, czy kto ten mama, bo kto by tam więcej, nikt z nami przecież nie jechał. Choć inne wozy też tam, takie wózki jechały, ludzie też nie uciekali razem z wojskiem, żeby uciekać stamtąd, iść do domu, bo tam dużo właśnie było na tych robotach kopania rowów. Ale co mama mówiła? Że mówi, no przecież tyle wojska, żeby nie wziąć do niewoli. No przecież to ten tylko wszystko rozstrzelać, to jest nieprawdopodobne, mówiła, to jest ten. Jak, choć tyle nam dokuczyli, tyle zabrali, ale to tak od razu, przecież oni złożyli broń. Kupka broni leżała przed nimi. I ten. A szokujące dla mnie było, jak dojechaliśmy do Kalisza. Przez Prosnę jest dosyć duży most. I już przed Prosną ludzie skręcali, wszystko szło przez lód, bo most jest wysadzony. No i my też szliśmy po tym lodzie. Mama wzięła nas do przodu, że gdyby się tam zaczął lód łamać, no to żeby nie było większego ciężaru. I tak ludzie szli, tak też luźno. Bardzo luźno jeden od drugiego, żeby czasem się gdzieś lód nie załamał. I dochodzimy potem drugim końcem do końca prawie mostu, a tam most wysadzony. Konie leżały, ludzie leżali, wozy, rzeczy porozrzucane, no coś makabrycznego. Bo to wszystko poszło w powietrze. Coś makabrycznego. Wyszliśmy na drugą stronę i mama też mówi, i to Niemcy Niemców wysadzili.
bo każdy chciał przyjechać, bo wiedział, że jak nie przyjedzie teraz, to nie przyjedzie, już wojsko rosyjskie stanie. I myśmy za wojskiem jechali. I Niemcy wysadzili? Z Niemców. Którzy byli na moście? Na moście. Żywych, po prostu te konie na puch powpadane do wody, bo to jak przy tym trzasku, to do tej wody, ludzie też, część dla tych, no coś makabrycznego, bo to my jako dzieci to trochę się oglądaliśmy. Chodźcie i ten, ale to mimo wszystko to się pamięta. Tego to ja nie zapomnę do końca życia. Same trupy, rozbite wozy, rzeczy, no coś niesamowitego. A to było w 2 dni po przejściu armii. Myśmy razem szli z armią. Jak jechaliśmy do Jarocina, to tutaj od Witaszyc, z tej strony, było takie trochę lądowisko. No to przedtem ten Rosjanie zrobili, to potem się słyszało, nie wiem, czy pan słyszał, że był nalot na Lipsk chyba. Drezno. Czy na Drezno, tak. I w Jarocinie, i w ten jeden z samolotów amerykańskich został postrzelony. I mówi, nie doleci, bo do niemieckiej, do tej granicy francuskiej. Więc tu są Rosjanie, są swoi, to ja dolecę tu. No i doleciał nad Jarocin. I prosi ich, żeby zlądować. No ale Rosjanie, o ty, German, siu! I w ten samolot. I spadł tu koja Raczewa na łąki. 4 Amerykanów zginęło. Oni po nich pod przywodem przyjechali, Amerykanie. Ich zabrali. Niesamowite. A teraz wraca pani czasami myślą do tych czasów? Tak, wracam nieraz, bo to są rzeczy, które się nie zapomina. To są rzeczy, których się nie zapomina, choć minie tam 70 lat, bo minęło 70 lat już od tego, to nie zapomina się. Ja nie zapomnę, jak mój ojciec, ja mam rękę, miałam łokieć chory i on taki był sztywny, to jeszcze siostra ojca była w Warszawie i napisał do niej, że mam chorą rękę i chciałby jakiegoś ortopedę, jak to tam zobaczyć, no dojadę do Warszawy, bo tam przecież z tego, z Koluszek to już niedaleko, czy tam ten, no i może jakiegoś, no jest Sława, profesor Dega. Poszła do niego, zamówiła wizytę u niego. No i jedziemy do tej Warszawy, ja nie zapomnę, na plecach miałam słoninę, w mówce miałam masło i mi powiedzieli, nie wolno ci się odezwać, nic. Nie wolno, choćby tata rozmawiał czy coś, to nie wolno mi było do mówki, nie wolno ręki włożyć, tylko tu na brzeszku, no bo tam było masło, no roztopiłoby się. Na plecach ma siedzieć i tylko patrzeć. Nie, i to miałam wszystko przykazane i tak też było. Przychodzi do żandarmi, ale akurat w tym wagonie nie rewidowali nikogo. Z tatą rozmawiali chwilę, bo tamta ludność mało mówiła po niemiecku, więc ten chwilę rozmawiali i poszli dalej. Ale gdyby tak rewizję zrobili, to tata nie miał nic powodu, żeby nie ten, no więc nie. Ale który to jest rok? Bo nie rozumiem tej sytuacji. Tej sytuacji było gdzieś 43 mógł być. To jeszcze nie, Rosjanie nie byli pod Warszawą. I z Opoczna jechaliście do Warszawy, czy jak? Trudno, z Tomaszowa chyba. Z Tomaszowa Mazowieckiego. To było Inowłódz, to już był Tomaszów Mazowiecki. I w ten czas profesor Dega stwierdził, że ja mam mieć operację, ale to muszę mieć 14 lat. I po 14, potem jak miałam 14 lat, robił mi operację w Poznaniu. Ale nic nie zrobił. Kompletnie.
Mówi, niestety, ale my nic zrobić nie możemy. To jest nie... Zostało z uczuć jakiś do Niemców, no bo to jednak... O, to ja jestem, mówię, jak tu zobaczyłam, to usłyszałam, że przyjechał ten Neger. Trzeba patrzeć, tam mam gdzieś zapisane. To mi się wątroba przewracała, że on potrafił chodzić i powiedzieć, prowadził obóz tu. Pod taką, ten coś, gdzie ludzie dosłownie, na przykład, nie wiem, tu koło Mieszkowa, hrabia Tachanowski, oni byli oboje. Ona była taka chora, nie mogła spać. Dosłownie. Nie mogła w ogóle spać. I wzięła luminalu. To jest taki dość silny środek, stary, ale taki środek nasenny. I wzięła, raz wzięła, drugi raz wzięła, nie mogła spać, następnej nocy znów nie i wzięła dosyć dużo. Jak zasnęła, to się nie mogła obudzić. Tylko spała. Tyle, że tam był ten lekarz i opowiedział, proszę co chwilę ją budzić. Co chwilę trzymać za ręce, budzić ją, budzić, jeszcze raz budzić. I te kobiety budziły ją, co tam, gdzie, chwilę, trudno mi powiedzieć, dzisiaj po iluś minutach, budziły ją, rozmawiały z nią, ona już zasypiała, ale nie wolno, żeby zasnęła, bo zacznie na amen, jakby nie będzie budzona. Bo oni powiedzieli, no temu lekarzowi, no tu ma luminal i to wzięła. On mówi, natychmiast budzić. I budziły i ona żyła i wróciła do Jarocina i mieszkała tu, obok tego obecnego szpichlerza, tam jest tam bank ten. Mieszkała na pierwszym piętrze, tam mieszkał profesor taki, który uczył w liceum i on ją przygarnął, tą Tachanowską. No dobrze, ale teraz to już chyba nie ma znaczenia tamte czasy dla dzisiejszych Polaków, dla dzisiejszej Europy. O, tam, to znaczy tamte, to poszło w niepamięć u ludzi. Młodzież zupełnie nie interesuje się. Ja chodziłam trochę do szkół, tu w Goli, w Górze byłam w Wojciechowie, bo taka nauczycielka mnie prosiła, że nie ma nikogo już, ten który wiele lat chodził, zmarł. Nie ma kogoś, kto by coś dzieciom powiedział, co to jest rugi, co to jest no, obozy, jakie były, jakie to w obozach było wyżywienie, czy gdzie były walki, czy tam po prostu pokazać Monte Cassino, jak wygląda, bo ja akurat byłam tam, jak relacjonować, że tam było tych 900 przeszło osób, zginęło Polaków, że tam jest wszystko wypisane, że ten klasztor zbombardowany, no, że to Wankowicz ułożył te maki na Monte Cassino. No to wszystko to było całą godzinę. Taką lekcję prowadziłam, ale ona była ta nauczycielka i po prostu opowiadanie takie. Ale młodzież to się nie interesuje. Nie, ja to w moich wnukach powiem. Jak są byli młodsi, to ja im wręczałam nieraz kwiaty. Tam pod pomnik idziemy razem i wręczamy. My i zanosili. Ale teraz też jak zmuszą, to idą. Ale tak normalnie nie. Żeby taka młodzież się tam garnęła, żeby poszła nie, no, sama z siebie prawie. Czy zachęcona w szkole, ale nie obowiązkowa. Nie, nie pójdzie. Niech pani jeszcze powie w paru zdaniach o sobie. Co się dzieje z panią potem, jak już wojna się skończyła? Jak się ja wyglądało, jak przebiegło w głównych zarysach pani życie i... Jakie zarysa główny? No, ojciec zachorował, tam już się nie interesował skokówkiem, to nie, bo to było już zabrane. Tu gospodarstwo dosyć dużo, no, prowadził przez te 2-3 lata prawie, ale już chorował. Potem mama to prowadziła, mama wyszła drugi raz za mąż, także ja miałam ojczyma. Ja chodziłam
szkołę kończyłam, to znaczy liceum, brat skończył studia rolnicze, jest w Poznaniu. Ten młodszy brat, to był szok dla nas, bo tu nie przyjęto go do szkoły rolniczej w Środzie, bo taka była szkoła dosyć dobra rolnicza w Środzie. I on pojechał, złożył papiery, przyjęto go. Jako ucznia tutaj ten, przyjęto go na rozpoczęciu roku i w dniu rozpoczęcia roku szkolnego przyszedł dyrektor, przyszedł ten Miłostan, to był taki partyjny, wysoki, postawiony partyjnie, ten cały nadpowiat Środa i mówi tak do tych uczniów, 3 uczniów musi opuścić tutaj szkołę i wymienił brata, tam ze Szlachcina, zapomniałam już jak się nazywa, i jeszcze 3. A bo musimy przyjąć innych. No i ten rzeczy spakował i przyjechał do domu. Jak się potem okazało, ten ze Szlachcina i brat pojechali na Śląsk i tam robili, byli w internacie i tam mieli kończyć szkołę technikum rolnicze. No ale mój brat nie skończył. Jadąc po świętach Bożego Narodzenia do szkoły autobusem w Opolu przejeżdżało się, nie było wiaduktu, tylko krzyżowały się drogi, tylko te zapory. Ten kolejarz zapomniał zamknąć. I pociąg uderzył w środek autobusu. I on zginął.